Raz i dwa, i raz i dwa. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, tobie serca ogodnego obok. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Śpiewając pewnie nie tak pięknie i nie grając z pewnością na lirze, ale bez wątpienia jako pasterze, stajemy przed wami, drodzy i kochani parafianie wspólnoty świętego Józefa w Wolsztynie. Stajemy jako wasi pasterze, których głównym zadaniem jest prowadzić was do Chrystusa, którego narodziny właśnie świętujemy. To święty, ale zarazem i bardzo trudny czas. Czas pandemii wiele nam zabrał. Między innymi ten tradycyjny sposób świętowania i obchodzenia świąt, najpierw Wielkiej Nocy, a teraz Bożego Narodzenia. Ale być może jest to dla nas wszystkich szansa, abyśmy odkryli, że nie tradycja przeżywania świąt jest najważniejsza, ale najważniejszy jest On, Pan Jezus, bez którego nasze życie nie ma większego sensu. Czego więc możemy życzyć sobie w ten niezwykły czas bożonarodzeniowy? Życzmy sobie nade wszystko normalności. Ale normalności, która nie tylko będzie polegać na tym, że wyzbędziemy się epidemii, ale normalności, która na nowo zaowocuje bliskością Chrystusa. Obyśmy na nowo zbliżyli się do Chrystusa i poczuli, jak ważne w naszym życiu jest Jego błogosławieństwo. Niech mały Jezus swoją małą rączką pobłogosławi całą naszą codzienność. Każdego z nas, nasze rodziny i całą naszą wspólnotę parafialną. Szczęść Boże.